Dzisiaj chcielibyśmy kilka zdań poświęcić sprawom dotyczącym jeziora Jamno. Załączyliśmy też Państwu dość obszerną korespondencję związaną z tym jeziorem. I chcemy te zdania poświęcić nie tylko w kontekście ostatniej tragedii, która się zdarzyła, bo ona ma wymiar ekologiczny, ale jednak ma ogromne znaczenie. Bo tutaj wydaje się, że sprawa musi być wyjaśniona przez właściwe służby, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony, Zarząd Zlewni muszą szukać miejsca, z którego do wód przedostało się zanieczyszczenie, które doprowadziło do tego, co się zdarzyło na jeziorze, do wyginięcia dużej ilości ryb. Jak wiemy, nie na całym jeziorze, tylko na części, ale mimo wszystko jest to jednak dużego zanieczyszczenia ekologicznego, ma to wymiar dużego zanieczyszczenia ekologicznego i w takim części te dochodzenie musi być prowadzone, ale chcieliśmy zacząć od historii, która od czasu do czasu jakoś jest traktowana jako coś, co jest bardzo złe. Od tego niedawno minister Gróbarczyk, który ma własny osobisty sukces, jak Państwo wiecie, dokładnie wczoraj była druga rocznica wybudowania przez niego stępki, bo promu nie, ale stępki. A tutaj opowiada o partaczach, o różnych innych historiach, a jedyne, co mu się udało skutecznie zrealizować, to podest pod mikrofon, nic więcej w tej części, bo taka jest fakta. 4 lata mijają i przez 4 lata słyszymy różnego rodzaju opowieści z jego ust, a tak naprawdę podest pod mikrofon z sukcesem zrealizował. Prawdopodobnie nie partacze ten podest budowali, tylko jakaś lokalna koszalińska firma wynajęta, no i do tego. W rdzewieniu stępki. Tak, to są jego zasługi. Ale zaczniemy od wód sztormowych i może pan senator Ziętarski. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, jestem szefem Komisji Samorządu Terytorialnego Administracji Państwowej w Senacie. W związku z tym jakby w sposób szczególny doceniam aktywność i rolę samorządu. Bo uważam, że samorząd, w szczególności samorząd gminny, jako podstawowa jednostka administracyjna, która najlepiej rozpoznaje potrzeby mieszkańców, bezpieczeństwo mieszkańców, w tej kwestii nie tylko, że się wypowiadała, ale przede wszystkim inicjowała, czy współinicjowała tę inwestycję, zlecając, podkreślam, zlecając dokumentację na te wrota sztormowe. Zacytuję tylko kilka zdań z pisma pani wójt, pani burmistrz z Urzędu Miejskiego w Mielnie. Jeszcze nie wszyscy się przyzwyczaili do tego, że to jest miasto, ale przecież te prawa miejskie to już drugi rok działają. Proszę Państwa, krótko mówiąc, w piśmie mówi się, że głównym celem tej inwestycji budowy wrót sztormowych była ochrona Mierzei Jamneńskiej przed bezpośrednim wpływem morza oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno. Inwestycja ta skutecznie wzmocniła ochronę najbardziej rozbudowanej części obszaru gminy. Obecnie wrota sztormowe spełniają swoją funkcję, stanowią trwałe zabezpieczenie przed wlewami wód morskich. Od momentu zakończenia budowy wrót sztormowych nie stwierdzono podtopień i zalań na terenie gminy Mielno spowodowanych tak zwaną cofką Morza Bałtyckiego do jeziora Jamno. Należy przypomnieć, że w tym czasie rejon nawiedziły 3 silne orkany. A więc te zrealizowane inwestycje nie tylko, mówi Urząd Miasta w Mielnie, nie tylko wyeliminowały wpływ morza i jeziora na tereny zabudowane, jak również przyczyniły się do zwiększenia atrakcyjności terenów przyległych bezpośrednio do jeziora, a przecież jest to perełka nasza Pomorza Środkowego, perełka turystyczna i na tym nam powinno w sposób szczególny zależeć. Dzięki niej miejscowość Mielno stała się bardziej atrakcyjna turystycznie od strony jeziora aż do kanału
Jamnyńskiego. Wzdłuż brzegu powstały miejsca do aktywnego wypoczynku, tak jak place zabaw, siłownie, zewnętrzne tereny zielone i tak dalej. Reasumując, mówi burmistrz, i nawiązując do kwestii skutków, jakie byłyby w przypadku braku budowli przeciwpowodziowej, jakim są wrota sztormowe, należy mocno podkreślić, że straty materialne dla gminy i mieszkańców mogłyby być ogromne. W dobie zmian klimatycznych takie budowle, działania są niezbędne i wyznaczają kierunki planowania inwestowania strategicznego. I to pismo w sposób jednoznaczny zadaje kłam politycznym, kłamstwom właśnie, które no niestety są metodą walki politycznej PiS-u, żeby deprecjonować wszystkie osiągnięcia właśnie także i samorządów. Oczywiście samorządu wspieranego przez samorząd także wojewódzki. Ja tylko dodam, że ten projekt wrót został wykonany przez dużą, znaną, doświadczoną, działającą na polskim rynku od wielu, wielu lat firmę ze Szczecina. I trochę smutno, że jak przyjeżdża pan minister i mówi, że partacze, no to naprawdę najlepszym polskim fachowcom tego typu opinię wystawia. Nie chcę już o nim mówić, bo to wiadomo, że człowiek... Ale to jest typowe, partaczami są profesorowie prawa, którzy oceniają kodeks karny, a mistrzem jest magister Ziobro. No to jest analogia. To jest właśnie, to jest dobry przykład. Ja tylko jeszcze jedno zdanie dodam. Gdyby nie zrealizowano tych wrót, teren wokół jeziora Jamno byłby wyłączony z możliwości budowy jakichkolwiek nowych obiektów. Z punktu widzenia tych działań, które są prowadzone w części związanej z dostosowaniem do zmian klimatu, a więc i powodzi, i suszy, wody 1%, 10% czy 0,5%. Nie chcę tutaj tych wszystkich szczegółów rozwijać, ale tak naprawdę Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie wyrażałby zgody na zabudowę nowymi obiektami na tym terenie, bo w całości teren znajdowałby się w obszarze zalewowym. Nawet z tych powodów, gdyby minister to wiedział, nie odzywałby się. Po prostu najzwyczajniej w świecie by się nie odzywał. A po 4 latach mówienie, że się przygotuje jakąś koncepcję już po wyborach, to jest nawet nie żart. Znaczy, tego się nie da już w żaden sposób krytykować. Tam są potrzebne dokończenie tej inwestycji, dołożenie 2 elementów, a więc śluzy i Bystrza gdzieś w okolicach mostu, śluzy oczywiście z mostem, jeżeli to jezioro ma być otwarte na morze. Ale to jest pierwsza rzecz. Jeżeli Państwo będziecie później chcieli pytać, to oczywiście chętnie będziemy jeszcze odpowiadać. Ale druga sprawa, która jest związana, pomijam wysoki, niski poziom wody, bo to jest uzależnione od wielu czynników. Poziom wody na jeziorze zależy choćby od ilości opadów, od spływu wód słodkich dopływami. Tam są 3 małe rzeczki, które dopływają do jeziora i one mają gigantyczny wpływ. I gdyby cały czas dostęp byłby otwarty, jak niektórzy mówią, że kiedyś historycznie był, to chcę powiedzieć, że poziom morza jest dzisiaj niższy niż poziom jeziora o 50 centymetrów, a więc poziom jeziora by się obniżył. Po prostu woda by spłynęła do morza. A te rzeczy można zabezpieczać za pomocą tak zwanej instrukcji gospodarowania wodą na wrotach sztormowych. Jest taki dokument, który regionalny zarząd musi odpowiednio uzgodnić i zatwierdzić i wtedy może dokonywać również sztucznego piętrzenia. To nie jest też nic nadzwyczajnego. Wielkie jeziora w Polsce, Śniadrzyń i Mamry, są jeziorami piętrzonymi. Mało kto o tym dzisiaj w Polsce wie, ale od dziesiątków lat tam się piętrzy po prostu wodę i to jest rzecz naturalna. Ale chciałbym trochę czasu poświęcić takiej tezie, która też jest czasami stawiana, że to jezioro ginie z powodu wrót sztormowych. Znaczy, nic mi nie wiadomo na ten temat, ale nie mogę nie być fachowcem, żeby wrota sztormowe wytwarzały jakiekolwiek zanieczyszczenia, bo w Polsce mamy tysiące, dziesiątki tysięcy, może setki stawów i jezior, które nie mają dostępu do morza i one nie giną z powodu braku wlewów z morza, one giną, jeżeli już, to z powodu zanieczyszczeń zrzucanych
do tych wód. Ja Państwu dostarczyłem obszerną korespondencję. Musiałem wielokrotnie dopytywać wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Szczecinie o to, żeby pokazał mi, przekazał informacje dotyczące norm zrzutu ścieków z istniejących wokół jeziora Jamno oczyszczalni ścieków. To dotyczyło między innymi oczyszczalni w Jamnie dla Koszalina, ale też oczyszczalni w Unieściu. O ile ta oczyszczalnia w Koszalinie spełnia wszelkie normy i oczywiście teoretycznie można zakładać, że technologicznie jest jakiś kłopot, mógłby się tam pojawić jakiś kłopot, to przed zakończeniem inwestycji w Unieściu modernizacji oczyszczalni ścieków, Państwo macie takie pismo z 15 kwietnia 2019 roku Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i proszę sobie to pismo otworzyć, jeżeli możecie, na drugiej stronie i tam znajdziecie informację, że za każdym razem w okresie, gdy przeprowadzano badanie zrzuconych ścieków w okresie letnim, a więc lipca bądź sierpnia, normy dotyczące zrzutów ścieków były przekraczane. Co to oznacza? No to oznacza, że nie zrzucano oczyszczonych wody, tylko ciągle ścieki. Ciągle coś, co powoduje zakwity, azot i fosfor, ciągle był zrzucany do jeziora Jamno i tak naprawdę te zrzuty powodowały w dużej części, miałem wpływ, bo nie chcę też mówić jednoznacznie, za chwilę wyjaśnię też dlaczego, miały wpływ na to, że to jezioro, pojawiają się sinice i pojawia się zakwit. Fosfor, czy bardziej azot i fosfor, to naprawdę podstawowy składnik do tego, żeby, który ma wpływ na zanieczyszczanie wód. Nawet wojewódzki inspektor ochrony środowiska dwu czy trzykrotnie wymierzał kary z tego tytułu pieniężne za prowadzenie ścieków do wód powierzchniowych jeziora Jamno z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie składania składów prowadzonych ścieków. I też to jest ciekawa rzecz. Oczyszczalnia ścieków przed modernizacją. Bardzo serdecznie gratuluję gminie Mielno pani burmistrz tej modernizacji, bo ona będzie miała naprawdę kolosalny wpływ na oczyszczanie wód w tym jeziorze, ale oczyszczalnia ścieków przed modernizacją, to pozwolenie wodnoprawne mówiło o tym, że tam bodajże bez sezonu ona była dostosowana na 3000 metrów sześciennych na dobę zrzutu ścieków, a w sezonie w lipcu, sierpniu 6000 metrów sześciennych. Grzecznie powiem, każdy technolog, każdy, kto wie, jak pracuje oczyszczalnia, wie, że to jest niemożliwe. Znaczy, że żeby przystosować oczyszczalnię do podwojennego przyjęcia ścieków, przystosować między innymi florę bakteryjną, znowu nie chcę Państwa zanudzać szczegółami, to nie ma takiej możliwości, żeby to się w ciągu miesiąca na miesiąc zdarzyło. Znaczy, nie istnieje to jako prawdopodobieństwo, ale ten dokument, o którym wspomniałem przed chwilą, dość jednoznacznie pokazuje, że mimo tego, że mieli w lipcu i w sierpniu inne podwyższone normy na 6000 metrów sześciennych na dobę, to pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe, to i tak nie byli w stanie spełnić tych rzeczy. Co oznacza, że ścieki trafiały prosto, wprost do jeziora. Każdy zresztą żeglarz, który pływa po jeziorze Jamno, wie, że okolice oczyszczalni ścieków w Unieściu należy omijać, że tam nie należy podpływać, bo po prostu śmierdzi. Śmierdzi dlatego, że nie tylko z powodu procesów technologicznych na samej oczyszczalni, ale też z powodu zrzutu zanieczyszczeń. Ciekawa rzecz, bo to też jest istotne i ważne. Jak Państwo wiecie, wokół jeziora Jamno przybywa różnego rodzaju obiektów turystycznych, pensjonatów, ośrodków i tak dalej. Nie tylko w Mielnie i w Unieściu, w Łazach, nie tylko w tej części, ale to już dotyczy również tych miejscowości leżących w gminie Sianów na przykład. I dopytałem pana burmistrza, czy miejscowości takie jak Osieki, Kleszcze, czy one posiadają, Skwierzynka, czy one posiadają oczyszczalnie ścieków i kanalizację. Państwo macie tą odpowiedź, ona jest 21 stycznia 2019 roku. Dość jednoznacznie, ta odpowiedź jest dość jednoznaczna. Nie ma tam w tych miejscowościach oczyszczalni ścieków, nie ma systemu kanalizacji,
a wszystko, odprowadzanie ścieków następuje do przydomowych oczyszczalni ścieków bądź zbiorników bezodpływowych. Jaka jest praktyka w Polsce? Nie chcę o tym głośno tutaj mówić, bo nie chcę nikogo obrazić. Zakładam, że część tych ludzi wykonuje rzeczy właściwie, ale w Polsce praktyka bywa różna. Chciałbym, żeby rzeczywiście, jeżeli mamy tego typu doświadczenie, to trzeba byłoby sprawdzić, a nie mam tej informacji w piśmie od burmistrza, czy po prostu badana jest, czy sprawdzane są faktury na odbiór ścieków z tych bezodpływowych zbiorników, bo jeżeli ktoś pobiera 1 m3, to 1 m3 musi oddać. Tak się liczy generalnie w przypadku odbioru ścieków. Podobnie zresztą, podobną odpowiedź dostałem również z gminy Będzino. Tam również jest informacja, że wszystko odbywa się za pomocą bezodpływowych zbiorników, co oznacza, że pewnie jakaś część z tych ścieków trafia jednak do jeziora, bo powtarzam, praktyka w Polsce taka jest, że ten proces kontroli zrzutu ścieków jest taki sobie, a to ma naprawdę kolosalne znaczenie dla jeziora Jamno, to czy wody dopływające są czyste czy nie. Zresztą jest taka dyrektywa unijna, która się nazywa dyrektywa ozotanowa. Ona mówi o ograniczeniu presji rolniczej na wody, czyli presji związanej z rzutem azotu i fosforu, głównie z hodowli na obszarach wiejskich, ale też z nawożenia pól, bo azot i fosfor z pól spływa do wód. W tym przypadku też nie trudno sobie wyobrazić, jak te zanieczyszczenia trafiają. I tutaj też nie zrobiono żadnych działań ograniczających zrzut tychże ścieków.